Bardzo się cieszę, że mamy też te najnowsze i że te startujące także w konkursie, bo to niewątpliwie też świadczy o randze naszego tygodnia. Ale chcę powiedzieć, że Kino Polskie nie pojawia się jedynie na Tygodniu Filmu Polskiego, aczkolwiek powiedziałam, że jest to taki festiwal wyspecjalizowany z polskim kinem, bo polskie filmy to są filmy, o które warto walczyć. I muszę Państwu powiedzieć, że festiwale międzynarodowe, duże festiwale międzynarodowe, które tutaj na Litwie są organizowane, kino Pavasaris chociażby i drugi bardzo duży taki festiwal filmowy, Scanorama, także wyspecjalizowane, czyli festiwale filmów dokumentalnych, filmów krótkometrażowych, filmów animowanych i dla dzieci, festiwal Kobieński. Wszystkie te festiwale zabiegają o polskie filmy. Ja kilka lat temu podczas jednego z wywiadów powiedziałam, że widać wyraźnie budzące się zainteresowanie kinem polskim. I my, proszę Państwa, od kilku lat tutaj na Litwie tego zwyczajnie doświadczamy. A jakie są tego objawy, jakie są znaki? No chociażby to, że musimy konkurować i zabiegać u producentów, żeby te filmy się u nas pojawiły. Jest wielką przyjemnością, kiedy je zdobywamy, kiedy możemy powiedzieć, tak, to jest premiera litewska, ale też jest wielką przyjemnością, kiedy na festiwalu Kino Pavasaris po raz kolejny program konkursowy wygrywa kino polskie, wygrywa film polski. Stąd wydaje mi się, że bardzo ważne jest widzieć to w perspektywie całości i widzieć, gdzie polskie kino może być pokazywane, gdzie polskie filmy są tymi ważnymi elementami tego, co koledzy nasi przygotowują i walczyć o to, żebyśmy się wyróżniali, żebyśmy zawsze mieli to, co jest czymś ważnym, nowym i przyciągnie widza.